urządzenia sygnałowe, dodajemy sobie urządzenie tego typu, wybieramy typ urządzenia EBS-LX, identyfikator, czyli numer seryjny nadajnika, ja sobie tutaj wrzucę troszkę inny, koncentrator OSM DMSI, ponieważ pod taki mamy tutaj podłączony nadajnik. Oczywiście tych koncentratorów każdy może być w SafeStarze wiele, więc jest część oglądających, którzy mają swoje koncentratory. Wiadomo, że w tym momencie podłączamy sobie do koncentratora właściwego. Możemy z tego miejsca od razu podłączyć do obiektu. Ja sobie tutaj wpiszę obiekt testowy. Kartę SIM, jeśli mamy wpisany w scenariusz kart SIM, w słownik kart SIM konkretne urządzenie czy konkretną kartę SIM, możemy sobie tutaj wybrać tak jakby celem porządkowym. Teraz pokażę jedną rzecz, o której tutaj też jeszcze jako wsparcie mamy troszkę zapytań. Klikając zapisz zmiany, proszę zobaczyć, automatycznie podłączył nam się tutaj profil EBS tam plus Contact ID plus ewentualnie profil standard Contact ID. Część firm jeszcze, część z Państwa tej opcji nie używa. Pokażę też jak to zrobić. Chodzi o to, że do tej pory przy dodawaniu urządzenia trzeba było tutaj z ręki zawsze wziąć przypisz profil i ten profil podłączać. W tej chwili możemy sobie zrobić tutaj na słownikach profili urządzeń, możemy sobie wybrać profil właśnie na przykład EBS, LX i Contact ID. Jeśli mamy ten profil wzorcowy, przy edycji profilu możemy wybrać, że to będzie profil domyślnie dla konkretnego typu nadajnika. Czyli jeśli macie Państwo nadajniki EBS-a, LX-a, możemy sobie ustawić tutaj, że to będą EBS-y, LX-y, dla PX-a też tam powiedzmy odpowiedni profil, dla centralek CP też ten profil tutaj sobie możemy wybrać. Oczywiście tych profili może być więcej. Jeśli mielibyśmy też różne nadajniki, to na przykład Contact ID możemy mieć jeden wspólny dla całego konta. Także to jest też takie ułatwienie, żeby nie trzeba było za każdym razem tego profilu przypisywać. OK, czyli mamy dodany nadajnik, tutaj już sobie to zamkniemy. Jeśli mamy już dodany nadajnik, tu już ten konkretny nadajnik, który prezentował tutaj pan Włodzimierz, mamy tutaj profil, proszę zobaczyć, mamy opisane konkretne sygnały, które otrzymujemy z nadajnika. Zrobiliśmy sobie tutaj, tak jak pan Włodzimierz wspomniał, taką prostą rzecz, jak zwarte jest wyjście pierwsze z wejściem piątym, wyjście drugie z wejściem szóstym i tak dalej. Nadajnik jest zaprogramowany w tej chwili w takim trybie, cztery pierwsze są to wejścia, cztery ostatnie, czyli piąte do ósmego są to wyjścia. Od strony SafeStara, tak jak tutaj pokażę teraz zakładkę sterowanie, wyjścia 1, 2, 3, 4 są nieaktywne, ponieważ w tym konkretnym nadajniku robią, że tak powiem, one robią za wejścia, czyli tutaj nie sczytamy z tego miejsca to, co jest podane, natomiast tutaj mamy wyjście i tutaj mamy wyłącz na przykład wszystkie lampy, uzbrojenie, analityki, zresetuj router, otwórz, zamknij bramę. Tak sobie to akurat testowo opisałem. Co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o SafeStara i o sterowanie tym nadajnikiem? Każde z tych wyjść możemy ustawić, mamy na przykład takie coś jak wyłącz wszystkie lampy. I proszę zobaczyć, to wyjście możemy zaznaczyć, żeby było pokazywane operatorowi w konsoli, pokazywane w SafeStar Go i do ewentualnie starszych typów nadajników, czy do innych typów nadajników możemy ustawić też wyjście impulsowe, wtedy niezależnie od jego stanu będziemy wysyłać stan wysoki, czyli na moment tylko jakby przekreślić kręcenie stanu dla wyjścia impulsowego. Ale dlaczego pokazuj operatorowi w konsoli, pokazuj w SafeStar Go? Ponieważ możemy z jakiegoś powodu chcieć używać takiego wyjścia. Jeśli mamy włącz wszystkie lampy, to nie ma problemu, żeby zrobił to operator, czy na przykład klient końcowy w samej aplikacji SafeStar Go włączył sobie, nie wiem, lampy na budowie czy przed domem. Natomiast możemy sobie takie wyjście ustawić jako wyjście, które na przykład będzie resetować nam router wideo. Router, który będzie odpowiadał za transmisję wideo. No i nie chcielibyśmy, żeby na przykład poprzez SafeStar Go klient końcowy mógł sobie tam coś, że tak powiem, sterować. Więc w związku z czym możemy sobie tylko ustawić tutaj takie wyjście, pokazuj operatorowi w konsoli. Oczywiście, jeśli mamy wyjścia nieużywane, a w jakikolwiek sposób je opisaliśmy, to tutaj wyłączamy, w związku z czym w konsoli takie wyjście nie będzie widoczne. Tutaj mamy to ostatnie wyjście, które tutaj zrobiliśmy jako
jako to takie migające diutko. Mamy też otwórz, zamknij bramę. Tutaj jeszcze powinno być jakby wyjście impulsowe. Chodzi o to, że tam pod tą diutkę, która się zapala, jest zaprogramowana tam na kilkanaście sekund od strony nadajnika, możemy w tym momencie podpiąć bramę i impulsem ją na przykład, tak jak jest napisane, otwórz, zamknij bramę. Także jeśli chodzi o stronę tutaj opisywania tego w SafeStarze, to jest pierwsza rzecz, czyli mamy tutaj wyjścia, jeśli będziemy z nich korzystać. No i druga sprawa, to o czym powiedziałem i o czym powiedział pan Włodzimierz, mamy tutaj zwartą jedynkę z piątką, szóstkę z dwójką i tak dalej. I możemy sobie też oczywiście opisać, tak jak tutaj państwo widzicie, przepraszam, jak państwo widzicie, potwierdzenie, czyli jeśli na przykład otworzymy na moment bramę, czy jeśli powiedzmy uzbroimy sobie taką analitykę, czy jeśli ustawimy sobie coś tam innego, to możemy też otrzymać sygnał zwrotny i ten sygnał zwrotny zostanie pokazany w SafeStarze. Także tak to wygląda. Ja oczywiście teraz pokażę, jak to wygląda od strony konsoli. Mam tutaj otwarty ten konkretny obiekt, gdzie sobie tutaj podpiąłem, mamy tutaj jakieś tam, powiedzmy, strefy, osoby i tak dalej, jakąś tam informację, ale najważniejsza rzecz, która nas tutaj będzie interesować, to jest w tym momencie zakładka sterowanie i mamy tutaj dokładnie odwzorowane te wyjścia, które tutaj pokazywaliśmy na urządzeniu, także mamy tutaj dokładnie, i proszę zobaczyć, od 1 do 4 one nie są pokazane w konsoli, ponieważ je wyłączyliśmy. I teraz to, co przed chwilą pokazywałem, mamy tutaj możliwość otwarcia, zamknięcia bramy, czyli na momencik będziemy mieć tutaj jakby sygnał impulsowy. Proszę bardzo, jest on tutaj na zielono, czyli w tym momencie mamy nadajnik wyzwolony. Możemy oczywiście też tutaj, i w tej chwili sygnał spadł nam z powrotem na stan niski, czyli impuls się zakończył. Brama, jeśli była otwarta, to się zamknęła, jeśli nie, to nie. Oczywiście no, tutaj mógłbym sobie mieć podłączenie gdzieś tam i obserwować po prostu taką bramę. Tak, na marginesie zachęcam, jeśli mamy jakiś element sterowalny w taki sposób, to najlepiej robić to obserwując wideo, no, żeby nie zamknąć bramy z uszkodzonym na przykład czujnikiem zamknięcia na samochodzie. W międzyczasie przeszedłem na zakładkę historia. Proszę tutaj zobaczyć, mamy tutaj te wszystkie nasze poprzednie działania, czyli no, można powiedzieć też od strony operatora stacji monitorowania czy osób kontrolujących pracę operatora, no mamy tutaj wszystkie informacje, to znaczy otwórz, zamknij bramę w urządzeniu, powiedzmy, wiadomo, że zostało to zrobione przez konsolę, przez operatora Artur Stasz. Mamy wyjście tutaj ósme aktywne, nieaktywne. Jeśli zmienimy sobie teraz sterowanie na przykład na, nie wiem, włącz wszystkie lampy, to powinno nam się zapalić wejście piąte. Oczywiście w historii mamy znów tutaj, tak, zmiana stanu wejścia, wyjście piąte aktywne i proszę zerknąć tutaj, to już jest sygnał potwierdzający z urządzenia, czyli wiemy od razu, że wyjście piąte zostało na urządzeniu aktywowane. Także urządzenie po aktywacji natychmiast przysyła nam tą informację. Mamy tutaj oczywiście informację o wysłaniu tego właśnie komunikatu. I teraz to, co powiedziałem, jeśli mamy wyjście piąte podłączone do wejścia pierwszego testowo, to mamy informację tutaj, że włączono światła. Zostało pobudzone wejście pierwsze, które ja sobie opisałem właśnie jako włączenie świateł. To oczywiście może być dowolny sygnał zwrotny, to znaczy, nie wiem, z przekaźnika, ze stycznika, czy z krańcówki bramy na przykład. Możemy sobie oczywiście wtedy przy otwarciu bramy podłączyć tam do takiego wejścia krańcówkę i w momencie, kiedy brama się otworzy całkowicie, możemy dostać informację brama otwarta. Jeśli w drugą stronę, to możemy sobie dostać informację brama zamknięta. Ewentualnie przy używaniu systemów alarmowych bądź systemów analityki mamy ten sygnał, możemy mieć ten sygnał zwrotny. Także to jest tutaj bardzo, można powiedzieć, bardzo fajną funkcją. Teraz jeszcze chciałbym właśnie tutaj zwrócić uwagę na temat tych opisów, ponieważ to też często generalnie klienci sobie opisują to w taki jakby sposób. Proszę zobaczyć, ja tutaj specjalnie popełniłem taki troszkę błąd, ponieważ trzy wyjścia są opisane w trybie rozkazującym. Otwórz, zamknij bramę, włącz, wyłącz wszystkie lampy, zresetuj router. Natomiast tutaj jest ustawione uzbrojenie analityki wideo. I to jest taka czasem troszkę myląca sprawa, bo jeśli zrobimy sobie włącz czy wyłącz uzbrojenie analityki wideo, to później w historii mamy uzbrojenie
I my nie wiemy, czy ta analityka się uzbroiła, czy nie, więc lepiej robić opisy w trybie takim rozkazującym. Uzbrój bramę, otwórz, zamknij. Wtedy wiemy po użyciu takiego przycisku, że to my wydaliśmy takie polecenie, natomiast że to nie jest potwierdzenie. Czyli uzbrojenie analityki powinniśmy mieć opisane jako ten sygnał zwrotny, że ta analityka się uzbroiła, czy się rozbroiła, powiedzmy tak dosyć później przy analizie historii, w razie czego to jest nam to sporo wygodniejsze. Teraz tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, wejdę sobie tutaj w edycję tego obiektu, ponieważ nie mamy tutaj stref, jeśli chodzi o to rozwiązanie, to sterowania wyjściami, to jest to naprawdę świetne rozwiązanie do urządzeń starszego typu. Tak jak pokazał pan Włodzimierz, mamy tutaj oczywiście możliwość podpięcia pod urządzenia też magistralowo ten nadajnik, natomiast no jest dużo urządzeń firm trzecich, które umożliwiają uzbrojenie poprzez wejście, linię sterującą jakby kluczykową, dawno temu wpinane były tam radiolinie, natomiast tutaj niestety no one nie bardzo da się je podpiąć poprzez jakiś komunikator, bo jedynym komunikatorem tam najczęściej jest linia telefoniczna. I teraz tutaj możemy w SafeStarze zrobić coś takiego, jak wybrać sobie urządzenie, jeszcze raz edycja urządzenia, zakładka strefy. Jeśli wybierzemy sobie takie urządzenie, tutaj powiedzmy firmy, tutaj wiadomo EBS, nazwa strefy, na przykład zrobimy analityka wideo, sygnały uzbrajające, rozbrajające, tutaj sobie zdefiniujemy jako tam uzbrojenie, powiedzmy analityka uzbrojona, a tutaj sobie weźmiemy analityka rozbrojona i wyjście sterujące, ustawimy sobie uzbrojenie analityki wideo. Oczywiście to może być, tak jak powiedziałem, starsza centralka i teraz proszę zobaczyć, w momencie, kiedy my sobie tutaj coś takiego ustawimy, to w konsoli, jeśli sobie ten obiekcik tutaj odświeżymy, o, w zakładce strefy, mamy już tutaj strefę analityka wideo i teraz używając tutaj kłódki uzbrój bądź rozbrój, powinno nam się taka analityka, taka strefa analityczna uzbroić. Oczywiście to będzie tożsame z jakby z użyciem tego przycisku, natomiast do czego tutaj zmierzam? Zmierzam do tego, że o, mamy tutaj, aha, odtworzony komunikat, mam coś źle podpisane. Mamy tutaj w tym momencie informacje odnośnie tutaj wyjście jakieś odtworzony komunikat i mamy tutaj analityka jakby uzbrojona. Także potwierdzenie też tego właśnie uzbrojenia systemu. Więc dla central tych starszego typu możemy tu po prostu bardzo fajnie zrobić. To też dla Państwa jest pewien, jakby to powiedzieć, może być to przewaga konkurencyjna, ponieważ na rynku jest bardzo dużo systemów, które działają, są sprawne, a nie możemy ich podłączyć klientowi do systemu, do telefonu komórkowego, gdzie on nie może uzbroić, rozbroić tego alarmu, a być może by chciał, gdzie ewentualnie mógłby na przykład też otrzymywać powiadomienia o alarmach i oczywiście odwoływać zdarzenia, dzięki czemu Państwo nie musicie tam jeździć. Okej, to chyba my mamy tyle. I ostatnią opcją, którą tutaj chciałbym w zasadzie opowiedzieć, może nie pokazać, to jest właśnie SIA DC09, to co, o czym powiedział pan Włodzimierz, jeśli chodzi o komunikator bez pośrednictwa OSM-a, jeśli nie mamy takiej potrzeby i nie chcemy, powiedzmy, tutaj sterować, to jak najbardziej, jeśli chodzi o SafeStara, mamy możliwość podpięcia bezpośrednio takiego nadajnika, bez pośrednictwa serwera OSM do SafeStara. Także SafeStar jak najbardziej też tutaj odbiera komunikaty, jeśli chodzi o SIA DC09. Także chyba jeśli chodzi o SafeStara to tyle, tutaj nie ma, znacie Państwo, tutaj mamy tutaj to rozbrojenie, analityka rozbrojona, znacie Państwo doskonale tutaj urządzenia EBS-u, więc oczywiście jeśli chodzi o te tematy, to no, nie zmieniło się tu specjalnie nic, ponieważ no, staramy się, żeby było to kompatybilne i bardzo podobnie działające, czy wręcz tak samo jak poprzednio, także jeśli chodzi o te tematy wyjść, tak jak tutaj powiedział pan Włodzimierz, jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, ponieważ na obiektach, gdzie mamy dużo właśnie na przykład analitykę wideo, to mamy tutaj bardzo
elastyczne rozwiązanie, czyli możemy sobie tutaj sterować różnymi rzeczami. Oczywiście już nie będę tego omawiał, ale pewne elementy automatyki typu no w momencie, kiedy nie wiem, nie mamy komunikacji na przykład z urządzeniem wideo, z urządzeniem, przepraszam, alarmowym, analitycznym, możemy sobie, nie wiem, ustawić jakąś tam alarm, gdzie właśnie dyżurny będzie sobie tutaj mógł zresetować router, czy właśnie zrobić jakieś inne rzeczy, czy tam w formie alertu ustawić, czy zaplanowanych zdarzeń, ustawić na przykład uzbrojenie takiej analityki, używając do tego komunikatora EBS i wyjścia alarmowego, czy uzbrojenie jakiegoś systemu alarmowego, który jest na obiekcie.